Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza. Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawe. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkich gości. Witamy Ciebie, księże arcybiskupu. Jesteś tak jak 10 lat temu z nami, kiedy zaczynaliśmy tą naszą pracę. I dziś cieszymy się, że jesteś także z nami. Witam wszystkich, dziękuję wszystkim kapłanom zgromadzonym przy ołtarzu. A księdza arcybiskupa proszę o złożenie tej ofiary w intencji wszystkich słuchaczy, wszystkich wykładowców i wszystkich organizatorów, żywych i tych, którzy już nas poprzedzili do domu Ojca. A dziś bardzo proszę także o wspomnienie o pani Steni, tej, która nazywała się Stefanią Bednarek, a była z nami, a tak naprawdę to my z nią byliśmy, kiedy powstawała parafia, szkoła, fundacja, no i nasz uniwersytet. Ale także proszę o modlitwę jeszcze w jednej intencji, żeby dobry Bóg sprowadzał tu do nas takich ludzi, którzy będą umieli, będą chcieli, będą potrafili kontynuować tą naszą pracę zaczętą 10 lat temu. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor za słowo powitania i wprowadzenia w dzisiejsze nasze modlitewne i refleksyjne spotkanie. Intencję zapowiedzianą przyjmuję z radością i wszystkich do wspólnej modlitwy zapraszam. Jubileusz, wprawdzie niewielki, ale niemniej jednak, najpierw kieruje nasze myśli ku przeszłości, którą chcemy z wdzięcznością przed Panem Bogiem wspominać, a jest wiele za co Panu Bogu dziękować i sobie nawzajem. Włączmy to w naszą modlitwę. A równocześnie jubileusz zaprasza nas do tego, abyśmy otworzyli się szeroko na teraźniejszość, na poprawne odczytywanie znaków czasu i odpowiadali na nie w taki sposób, jak tylko możemy najlepiej z naszej strony, postawie chrześcijańskiej i w tym uniwersytecie, który kształtuje i formuje tych, którzy go tworzą. A wszyscy chcemy z ufnością patrzeć w przyszłość, składając ją w ręce dobrego Boga.